Cześć, witam Cię serdecznie. Ja nazywam się Kasia, jestem autorką bloga Trening na Bostaka oraz tego wyzwania. Jest to taki filmik wprowadzający, w którym chciałam Ci opowiedzieć troszeczkę więcej na temat tego, co będziemy robić przez najbliższy miesiąc, czego potrzebujesz i jak się przygotować. A więc czego potrzebujesz? Oczywiście niezmiennie siebie i swojej osoby wspaniałej razem ze swoim ciałem. Oraz maty, ale jeżeli nie masz maty, to oczywiście nic się nie dzieje, możesz ćwiczyć na dywanie, goła podłoga raczej jest średnio wygodna, a już beton w ogóle nie jest wygodny. Także mata jest fajna i wskazana, jeżeli ją masz. Jak będzie wyglądać to wyzwanie? Dostaniesz kalendarz, w którym będą rozpisane poszczególne dni. Każdy dzień jest nieco inny tematycznie, także staram się skupić przy każdym dniu na nieco innej partii ciała. Treningi nie będą intensywne, to są treningi, w którym robimy, to są treningi, w których robimy 1000 burpeesów i generalnie ćwiczymy aż do upadłego. Raczej chodziło mi o to, żeby one były krótkie i żeby pokazać Ci, że krótka aktywność też może być fajna, może być fajnym przerwnikiem w ciągu dnia, może być fajną odskocznią od tego, co robisz, tak żeby troszeczkę się wyłączyć i troszeczkę bardziej wejść w siebie, w swoje ciało, poczuć też to, co Ci służy, co Ci nie służy. Także jeżeli czujesz, że coś jest nie dla Ciebie albo ewidentnie wiesz, że masz jakieś problemy, które nie pozwalają Ci na wykonywanie danego ćwiczenia, oczywiście ja osobiście nie zalecam wykonywania tego ćwiczenia. Zdaję się tutaj troszeczkę na Twój zdrowy rozsądek i na to, że dobrze odczytujesz znaki ze swojego ciała, sygnały płynące ze swojego ciała, bo o to też tutaj chodzi, żeby troszeczkę pracować bliżej ze sobą, dlatego te treningi właśnie nie są intensywne, bo czasami podczas takiego intensywnego treningu najpierw nie czujemy, co się dzieje, ale dnia następnego okazuje się, że nie możemy do końca czymś ruszyć. Także tutaj mój cel jest troszeczkę inny. Treningi będą krótkie, od około 5-6 do 10 minut. Dlatego też, że ten kalendarz jest ustawiony tak, że przez cały miesiąc będziemy ćwiczyć i mam nadzieję, że na końcu tego miesiąca poczujesz różnicę, że aktywność stanie się czymś, co towarzyszy Ci na co dzień, a nie czymś, do czego trzeba się w jakiś sposób zmuszać. Także generalnie zasada jest taka, że małymi krokami idziemy do celu. Chciałam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, ale zapomniałam. A, już wiem. Dobrze by było, gdybyś przed tym wyzwaniem zerknęła na serię podstawową, gdzie tłumaczę, czym jest neutralny kręgosłup, jak ustawiać dłonie, tak żeby korzystać z podporów, ponieważ to są bardzo ważne, kluczowe rzeczy, które pozwalają nam na maksymalne korzystanie z danego ćwiczenia i z danej pozycji. A jeżeli tego nie robimy, jeżeli sobie wisimy w jakimś ćwiczeniu, w podporze, no to raczej on nam niewiele daje, a wręcz przeciwnie, może nam troszeczkę zaszkodzić. Także bardzo Cię proszę, zerknij na serię filmików podstawowych, które załączę w linku w tym mailu i widzimy się już w poniedziałek. Do zobaczenia. Cześć!